Bardzo miło mi powitać Państwa. Dzisiaj moim gościem jest Ewa Maurer, polonistka, dziennikarka, stąd się znamy, lata wspólnej pracy, dyrektorka Da Vinci, publicznej szkoły podstawowej w Krakowie na osiedlu Na Stoku i powstającego społecznego liceum ogólnokształcącego. Dzień dobry, Ewo. Dzień dobry, Doroto. Bardzo miło mi witać Ciebie. Również naszym... bardzo dziękuję za zaproszenie, zwłaszcza, że w Nowej Hucie zawsze przyjemnie. Tak, to jest ten wspólny mianownik, a my tych kilka wspólnych mianowników jeszcze oprócz tego mamy. Więcej oczywiście, że tak, ale ten nowohucki jest bardzo dla mnie miły, że zawitałaś w Nowej Hucie i tutaj promujesz Nową Hutę. Robię co mogę. Moja ukochana dzielnica. Skąd taka piękna i jednak inspirująca nazwa Da Vinci? Taka romantyczna trochę też. Romantyczna. Przede wszystkim Da Vinci to człowiek wielu talentów, człowiek kreatywny, człowiek, który te talenty rozwijał czasami na przekór swojej biografii, trudnościom, które w tej biografii przecież się pojawiały. A my stawiamy na uczniów, w których chcemy rozwijać talenty, kreatywność, pasję i zainteresowania. Więc myślę, że lepszego patrona trudno byłoby gdziekolwiek znaleźć. No i chyba stąd bierze się ta fama, która niesie, że u was są niestereotypowe sposoby na przekazywanie wiedzy, na wprowadzanie w życie, no bo szkoła to jest też... nauka, ale nauka życia również. Nauka życia również, ale ludzie są niestereotypowi. Uczniowie są ludźmi, więc są niestereotypowi i szkoła musi być gotowa na pracę z tymi właśnie ludźmi, tak bardzo różnymi i pięknymi w tej swojej różności, różnorodności. Dlatego my zawsze, kiedy uczniowie do nas przychodzą, tłumaczymy, że szukamy ludzi, którzy chcą tą swoją różnorodnością się cieszyć, pielęgnować ją i rozwijać. Dlatego jesteśmy taką szkołą, która nastawiła się od samego początku swojej pracy na właśnie poszukiwanie talentu w dzieciach i taką prostą umiejętność, która jest bardzo trudna do utrzymania w szkole. Dziecko przychodzi z ogromną pasją do szkoły, a gdzieś tam około klasy drugiej, trzeciej ta pasja do edukacji zanika w tonie ćwiczeń, zadań domowych, prac stereotypowych i szkoła kojarzy się z nudą. Nam bardzo zależy, żeby szkoła nie kojarzyła się z nudą, tylko właśnie rozwijała kreatywność, pasję, talenty. Cały sposób tak naprawdę kształcenia u nas, począwszy od realizacji przecież normalnej podstawy programowej, ale realizowanej w sposób niestandardowy, poprzez metody naszych nauczycieli, którzy są ludźmi niezwykłymi. Ja im za to bardzo dziękuję, bo ta pasja, którą my, twórcy szkoły, bo to jeszcze moje dwie koleżanki, Katarzyna Sieniawska, Agata Kiełkowicz, poza tą naszą pasją jest pasja naszych nauczycieli, którzy tworzą fantastyczną ekipę, która zawsze ma czas dla każdego dziecka, dla każdego młodego człowieka. Nad każdym się pochyla i zastanawia, co mu służy najlepiej. Sprawiedliwie to wcale nie znaczy porówno. Sprawiedliwie to znaczy indywidualnie i zgodnie z potrzebami. Więc to jest taka pierwsza, chyba podstawowa zasada niestereotypowego może podejścia do ucznia. Natomiast no, my też eksplorujemy bardzo różne inne trudne tematy w szkole. Na przykład jesteśmy szkołą bez zadań domowych. To nie znaczy, że nasi uczniowie zbijają bąki i się lenią po lekcjach, wręcz przeciwnie, pracują bardzo dużo, ale pracują nad rozwijaniem swoich talentów poprzez projekty realizowane w małych grupach zadaniowych. Od niedawna podejmujemy współpracę ze szkołami zagranicznymi w ramach takiego projektu certyfikacji szkół pracujących metodą projektu IPMA Kids. Chcemy podjąć współpracę ze szkołami zagranicznymi, chcemy, żeby nasi uczniowie realizowali projekty w grupach właśnie międzynarodowych. To w sumie ta pandemia, ta straszna pandemia jednak troszkę to ułatwiła. Prawda? Bo ten sposób komunikowania się przez drogą komputerową, przez internet stał się teraz codziennością w szkołach. I będzie codziennością szkół i rynku pracy. Przecież my nie przygotowujemy młodego człowieka do życia w jakimś oderwanym środowisku, ale przygotujemy go do świadomego uczestnictwa w rynku pracy. A praca zdalna, jak wskazują wszystkie badania, pozostanie z nami na zawsze. W związku z tym te umiejętności pracy w środowisku nowych technologii, poruszania się w świecie informacji, zarządzania tą informacją, poruszania się w świecie mediów społecznościowych, umiejętności współpracy w środowisku sztucznej inteligencji, rozszerzonej wirtualnej rzeczywistości. To są rzeczy, które dla naszych uczniów nie są niczym dziwnym. Oni tego wszystkiego zakosztowali i kosztują na co dzień dzięki współpracy szkoły, bo jesteśmy szkołą modelową Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji. To jest takie szerokie porozumienie podmiotów pod patronatem marszałka, które już od 7 lat działa na rzecz nowoczesnej edukacji w Małopolsce i zrzesza zarówno wszystkie uczelnie wyższe,
tutaj reprezentujące Kraków, jak i partnerów Bibliotekę Wojewódzką, Bibliotekę Pedagogiczną, Artetekę Biblioteki Wojewódzkiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki. No, mnóstwo mamy ciekawych partnerów, firmy z parku technologicznego, startupy, z którymi realizujemy bardzo ciekawe pomysły i warsztaty dla naszych uczniów. Dla nich to nie są rzeczy nowe, więc oni już będąc dzisiaj w 6, 7 klasie potrafią napisać proste programy. Dla nich to nie jest nic trudnego, dlatego że od tych najmłodszych lat u nas wyrastają w umiejętności współpracy w takich właśnie środowiskach technologicznych. Dla nas ta technologia nie jest wyzwaniem, tylko jest wsparciem. Podchodzimy do niej krytycznie, bardzo mocno stawiamy na taki drugi element naszej pracy, czyli bycie blisko środowiska. Nie wiem, wyjazdy wspólne do lasu, obozy letnie i obozy jesienne, na które nasi uczniowie, dopóki oczywiście pandemia nic nie dotknęła, wyjeżdżały. Więc dla nas ważne jest, by pokazać, że technologia jak narzędzie, prawda, może być źródłem czegoś dobrego, może być też źródłem czegoś złego, jeżeli będzie źle wykorzystywana. Więc stawiamy na to, by nauczyć korzystać z nowych technologii w sposób twórczy, kreatywny, by ona nam pomagała w codziennym życiu i w pracy. Słucham tego, co mówisz i zwłaszcza sposobu, w jaki to przekazujesz i pomyślałam sobie, że ty powinnaś zostać prezydentem miasta Krakowa do spraw edukacji. O nie, nie. Trudno nie. O lepszego, nie. Ale ponieważ teraz Matko, nie chcę, żebyś się odnosiła do tego. Jestem ciekawa, jak rozwiązujecie, w ogóle jestem ciekawa, czy to znaczy, że jak przyjmujecie dzieci, to znaczy one podlegają jakiemuś egzaminowi, waszej ocenie, niektóre przyjmujecie, niektóre nie. Jestem też ciekawa, jak wygląda dobór kadry nauczycielskiej, bo to musi być naprawdę szczególna kadra, która realizuje to, o czym mówisz. Ale również jestem ciekawa, jak widzisz, teraz ja cię nie dopuszczam do głosu, jestem ciekawa, jak radzicie sobie z trudnymi problemami, trudnymi uczniami, z jednostkowymi sytuacjami, które w każdym życiu i w każdej szkole się zdarzają. Najlepiej jak potrafimy. Ja myślę, że tak jest w ogóle w szkołach. To nie jest tak, że szkoły nie radzą sobie z problemami. Radzą sobie najlepiej jak potrafią. Czasami lepiej lub gorzej to wychodzi, ale nauczyciele są naprawdę kreatywni i ja w to wierzę. I sposób doboru kadry może nie był najłatwiejszy, ale być może jest to łatwiejsze dla nas, ponieważ szkoła jest szkołą publiczną, ale nie samorządową. W związku z tym mamy trochę większą swobodę w zatrudnianiu nauczycieli. Prowadząc rekrutację pracowników, zarówno ja, jak i moja koleżanka, która rozmawia i rekrutuje zwłaszcza pracowników do edukacji wczesnoszkolnej, szukamy ludzi, którzy rozumieją tak pojmowaną edukację. Rozumieją, że sensem edukacji jest dziecko, młody człowiek i sensem edukacji jest życzliwość, dobra atmosfera, w której ten młody człowiek się rozwija. Czyli taki nauczyciel musi mieć rozum i serce jednocześnie. Rozum i serce, z czego powiedziałabym, rozum jest bardzo istotny, a serce jest być może jeszcze bardziej nie istotne. Nie mniej ważne. Bo jeżeli mamy rozum, to niedostatki edukacji można nadrobić. Natomiast serca nadrobić trudno, a ono jest dla nas absolutnie najważniejsze. A pamiętasz tę pierwszą kawę z twoimi dwiema koleżankami, podczas której powiedziałyście o szkole? Pamiętam taki pierwszy moment. To było na pewno spotkanie członków naszej fundacji, założycieli, można powiedzieć, którzy spotkali się na początku. Katarzyna, Agata, Wacław, Paweł i ja. I rozmawialiśmy o tym, jak powinna wyglądać szkoła. Bo ta szkoła powstała z pasji ludzi, którzy łączą różne środowiska. Ja i Katarzyna byłyśmy i jesteśmy czynnymi nauczycielami. No, dziennikarką przez wiele lat dziennikarką przecież. Dziennikarką równolegle. Jestem. No trochę z tego się chyba nie wyrasta. Natomiast nasi panowie i Agata wywodzą się z innych środowisk, okołoedukacyjnych, bardziej technologicznych, natomiast myślących edukacji, będąc także rodzicami. W związku z tym oni wnieśli taką świeżość, która była potrzebna w tym myśleniu o szkole. A czy myśleliście też w taki sposób, przez pryzmat swoich doświadczeń, że jak chodziłyście, czy chodziliście do szkół podstawowych, średnich, że chcieliście, żeby było właśnie tak? Ja myślę, że każdy z nas ma świadomość niedostatków szkoły. Każdy z nas ma świadomość tego, że szkoła musi się zmieniać. Szkoła nie uczy dla przeszłości, nawet nie dla teraźniejszości, tylko dla przyszłości. Więc nauczyciel to jest ktoś, kto tą przyszłość trochę musi wyprzedzać czas.
W związku z tym myślę, że każdy z nas taką świadomość gdzieś tam w sobie nosi, tylko kończy tą edukację i sobie myśli, no jakoś to było, to inni też dadzą radę, a myśmy mieli w sobie samozaparcie, które jakby napędza nas do tego, żeby szkołę zmieniać, bo jako Szkoła Modelowa Małopolskiej Inicjatywy współpracujemy z wieloma szkołami, dzielimy się doświadczeniami, wypracowujemy różne ciekawe metody dydaktyczne, formy pracy, korzystamy z doświadczenia innych szkół i nauczycieli. Naprawdę idea nowoczesnego nauczania jest bliska wielu nauczycielom, wielu dyrektorom i my bardzo chętnie takich ludzi szukamy i z nimi współpracujemy, więc budowa kadry nie była łatwa, ale też nie była trudna. Naprawdę udało się znaleźć grono ludzi, znakomitych fachowców, dobrze wykształconych właśnie z tym wielkim sercem i pasją do tego, co robią, bo nauczyciel to brzmi dumnie i trzeba mieć pasję i radość z wykonywania tego zawodu i nasi nauczyciele to mają, a technologia i te umiejętności są gdzieś chyba już naturalnie wpisane w grono, no nasze grono jest to grono raczej ludzi młodych, którzy wyrośli trochę z tej technologii, więc im jest łatwiej, powstają fantastyczne rzeczy, jak ja widzę na języku polskim, wiem, bibliotekę zbudowaną w Simsach, albo odbudowane zabytki historyczne w Minecrafcie i tego typu projekty, które nasi uczniowie realizują, no to jestem dumna, muszę powiedzieć, z naszych nauczycieli, z ich pomysłowości, z naszych uczniów, bo widzę, że rzeczywiście te ich talenty rosną. To też widać, obserwuję was na Facebooku, jakie macie osiągnięcie niezwykłe i to jest naprawdę budujące. Staramy się dzielić. Staramy się dzielić tym, co ciekawego dzieje się w szkole. Na zakończenie chciałam ci oddać jeszcze głos na minutę, żebyś powiedziała, co należy do obowiązków tutora. Tutor, czy też tutoring w ogóle, to taka forma pracy, którą chcemy przede wszystkim skierować do uczniów starszych klas szkoły podstawowej i do uczniów nowo powstającego liceum i kontynuować naukę opartą między innymi na tutoringu, ale nie tylko, na nowoczesnych systemach oceniania, bo chcemy też postawić na podmiotowość ucznia. Robimy to już w szkole podstawowej, że staramy się coraz bardziej oceniać kształtująco. Uczymy się nie dla cyfr, lecz dla wiedzy. U nas uczeń może przyjąć bądź nie przyjąć oceny. Jeżeli jej nie przyjmie, to jak bierze mandatu. Tak, to bierze na siebie odpowiedzialność jej poprawy. Będzie musiał się zgłosić na zajęcia wyrównawcze, będzie musiał nadrobić materiał, będzie musiał umówić się z nauczycielem, ale ma takie prawo i ma taką możliwość. Więc te wszystkie założenia naszej edukacji chcemy przełożyć na grunt liceum i tam będzie bardzo silna praca z tutorem, czyli takim przewodnikiem, który będzie czuwał nad każdym uczniem, będzie się z nim spotykał, będzie z nim omawiał jego cele, wytyczał ścieżkę edukacyjną, pomagał mu w odnalezieniu tego, co w nim najlepsze, co należy rozwijać, w jaki sposób i nad czym należy pracować. Czyli można powiedzieć taki opiekun procesu dydaktycznego. Więc ten tutoring u nas dopiero się zaczyna, natomiast chcemy, żeby bardzo mocno wystartował właśnie w liceum ogólnokształcącym, które powstaje, bo chcemy, żeby to była szkoła nowoczesna, ale oparta na doświadczeniu, wydobywająca potencjał uczniów i ich talenty, rozwijająca ich w dwóch takich blokach, na które my stawiamy, to znaczy z jednej strony jest to informatyka i programowanie, a z drugiej strony to jest taki blok medialno-ekonomiczny oparty o współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym przede wszystkim, w ramach którego będziemy rozwijać talenty w zakresie zarządzania informacją, wyszukiwania tej informacji, pracy w mediach społecznościowych. To są bardzo ważne rzeczy. No i stawiamy na język angielski, dla nas bardzo ważny. U nas uczniowie wszyscy mają dodatkową godzinę języka angielskiego, czyli 4 w tygodniu. I wierzymy, że to będzie skuteczna nauka. Myślę, że stawiacie na nie jeden język, a odnośnie do tutora to wymyśliłam taką małą romantyczną nazwę, że to taka kwoka edukacyjna. Opiekuje się swoimi kurczętami, które kocha. Ale musi się opiekować w sposób rozsądny, to znaczy nie zagłaskać je i nie schować w pierzu i w ciepełku, tylko pozwolić im wylatywać na świat z odwagą, z otwartością i z chęcią zdobywania tego świata. Naszym gościem była Ewa Maurer.
polonistka, dziennikarka, dyrektorka Da Vinci Publicznej Szkoły Podstawowej w Krakowie, na osiedlu na Stoku, dlatego Nowa Huta nas połączyła, i powstającego społecznego liceum ogólnokształcącego. Ewo, bardzo Ci dziękuję. Trzymam za Was kciuki. Bardzo dziękuję i zapraszamy wszystkich ósmoklasistów na warsztaty naukowe, które prowadzimy, i na otwarte drzwi, czyli wizyty, można do nas przyjść. Czyli za starzy jesteśmy z Kubą, żeby przyjść. Do szkoły zawsze można przyjść. W każdym wieku. Dziękuję.